Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marek Obregi, a przed wami kolejny materiał z gry Bloodborne wyzwanie bez levelowania, czyli Blood Lever 4. Zapraszam do oglądania. Co, naprawę sobie bronię. Dobra, no, powoli jesteśmy w domu. Powoli jesteśmy w domu. No, zaraz czeka nas boss. Boss, 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 boss. Napraw. Bons, 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 bons. Ja się chyba do tego bossa przygotuję. To, że tego nie potrzebuję. Polowanie trucizny, odporność na magię. Te obrażenia tajemne. Potrzebował. I co mogę sobie tutaj wykupić? Chyba wiecie, co postawię na ten, na koktajle Mołotowa. To jednak może mi czasami pomóc. Ale nie, nie 21 sztuk. 10 sztuk poproszę. Dokładnie. Papier pioruna. Dokładnie. I coś jeszcze? No i butelki, no bo co? Flaszki. Jak to mówił ten Witek. Flaszeczki. O właśnie, i co my dostaliśmy za tę odznakę? Nie sprawdziłem, tą odznakę chóru, tak? Czy jak to się tam nazywało? Rozmarinus chyba zdobyliśmy. Tego nie można było kupić, za 60 tysięcy można to sobie ogarnąć. Specjalna broń, ale nie, nie mogę, bo nie spełniam chyba... Nie spełniam jakichś atrybutów. Nie, mogę, tylko nie mam kasy. Specjalna broń używana przez chór wysoko postawionych członków kościoła ozdrowienia. Rozpyla chmurę świętej mgły, wytworzonej przez nasycone krwią kule z żywego srebra, będące specjalnym nośnikiem. W miejscach, gdzie pojawia się święta mgła, słychać arię, co dowodzi boskiego pochodzenia mgły. Och, piękna dziewico, czemuż to Łukasz? Łukasz? Czemuż to Łukasz? Łukasz? Łukasz, Łukasz. Tak, czemu go szukasz? I coś tutaj jeszcze zdobyłem? Nie, wronich pior, jakiś strój. Dobra, podziękował. Podziękował. Także ruszamy znowu do rewiru katedralnego. Górny rewir. To full wypas. Tini. No właśnie, full wypas. Full wypas. Słuchajcie, słuchajcie, full wypas. A ja sprawdzę, czy nie mam wirusa na Facebooku. Na wszelki wielki. Bo dzisiaj się przeraziłem. Nie, na szczęście wszystko wróciło do normy. Och, kurczaczki. Dobra. Przygotowani? Przygotowani. Dobra. Dead match, jak to by jak powiedział Tini. Idziemy na bossa. Chyba tak. To jest wkurwiający, niby najłatwiejszy boss w grze. Ale on ma taki jeden magiczny atak. O, magiczny atak, Maro! Ale bym zapomniał, ale bym zapomniał. Czapka z przepaską tutaj jest dobra na magię. Czy coś jeszcze mam lepsze od magii? No dziwo, nie. Bierzmy się pod magię typową. 150 obrony tajemnej i wow. Wow, 150 obrony tajemnej. 150 obrony tajemnej. Czaisz to? Czaisz to? No to mnie ta obrona tajemna będzie bardzo ważna w naszej rozgrywce. Rękawice egzekutora, rękawice chóru są lepsze. Weźmiemy sobie może spodnie egzekutora, które mają trochę lepszą obronę fizyczną. Dobra, tak wygląda ogólnie strój chóru. Na kobiecej postaci oczywiście. Bo będzie, 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 będzie zabawa. Chyba przemyślę to, czy używać, wiecie, tego. Przemyślę to pora. Albo zobaczmy rozpruwaczem. Kurde, chyba se trochę bardziej pohasam tym rozpruwaczem. Tutaj. No wiecie, no tutaj mamy definitywnie UFO porno. Na tej arenie. Same ufole. Tylko żeby mnie jeszcze nie gwałciły na walce z bossem, to będzie dobrze. Aczkolwiek to i tak mam szczęście, bo to jest walka z bossem najłatwiejsza w grze. A i tak, znając życie, i tak zginę.
50 razy. No właśnie, gwiezdny. Gwiezdny Ceremisariusz. Mamy gwiezdnego Ceremisariusza, słuchajcie. Kurwa, widzicie, ktoś tam, no mówiłem, ktoś tam, musimy ustalić, który jest ten prawdziwy. No, słuchajcie, musimy ustalić, który jest z tych prawdziwych śmietników. Ta biała szata aż kuje w oczy w tym świecie. No nic nie poradzę, Tini to jest najlepsza obrona przeciwko magii. W ogóle Maro, co to za fashion? Ja się pytam, czapka pirata? Suknia świętej jakiejś. No nic nie poradzę, słuchaj, to jest wyzwanie. Ja ci mówię, to jest Wietnam, Tini. To jest Wietnam. Nie ma łatwo. Nie ma łatwo, trzeba sobie jakoś radzić. Obrona przed magią jest? Jest. No. I tyle w tej kwestii. Nie wiem, no spróbuję może tym rozpruwaczem tam jechać. Możemy trochę tą bronią, będziemy próbować trochę tą. Choć wiadomo, no. Choć wiecie, akurat... Ta szata, ona będzie dopiero dobra, jak się pojawi główny boss, faktycznie, bo na razie są to jego przydupasy tutaj. No i są to jego przydupasy. Muszę ustalić, który to jest ten prawdziwy. Chyba ty, nie? Ładnie. No, widzę cię, śmieciu. Ała, 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 ała. Oj, jakie to obrażenie sadzi. Maro, dziwisz się? No. Patrz śmiecia, no. Dobra. Oj, oj, oła. Dobra, spróbujmy z toporem teraz. To nie ten. A już go widzę. Już go śmiecia widzę. A i nie trafiłem w niego. I się zaczyna.
Cofnajmy się. Kurwa, nie to miałem. Ach, psz. Misklik. No, trzeba to jakoś spokojnie ogarnąć. Dobra, bo to nie zdejmie mnie na hit. Tego się obawiam. Nie to chciałem. Cały czas się rodzą te gnojki małe. O nie, zdejmuje mi na hit. Niewiele brakowało. O szkur. Poszedł. Jak zamiata ty? Nie, tylko nie magia, tylko nie magia. Tylko nie magia! Wiecie co, ten target zasrany, zmienia mi się cały czas. Na te małe śmietniki. To jest tu. Od groma. Się zmniejszyła rasa kosmitów. Szczerze, te chyba się nie będę ubierał na magię. Po gówno, co to daje? Na fizyczną obronę trzeba się ubrać. Na fizyczną obronę. Słuchajcie, na fizyczną obronę tylko. Fizyczna obrona jest na propsie.
Bo i tak mnie magia zabija na hit i tak. Czapkę sobie tylko wezmę, żeby było tak fajniej. Trzymajcie się, ja też idę spać, bo nie kontaktuję już Rafik. No dobra, trzymaj się, dobranoc. Trzymajcie się, panowie. Dobranoc wam życzę. To na razie. To na razie. Dobra, ja coś muszę tu wymyślić. To mam coś tutaj, co będę mógł tutaj spożyć sobie. Dłużej. Robię sobie trochę rzeczy pokupywać. Chociażby chodzi mi o koktajle Mołotowa. Oblazły mnie te gnojki, kurna, i widzicie, co tu się stało. Mi się skończyło, Eldarado. Wiecie co, może sprzedaj. Dobra, i kup. Nie mogę, kurczę. Zobacz. Troszkę drogie, chyba że jeszcze sprzedamy. I kupimy. Okej. Martin, ja jeszcze jestem, tylko pykam w Assassina. Spoko. To wszyscy pykają, jak mnie oglądają, także na luzie. Także dla mnie to jest norma. Także na spokojnie. Na spokojnie, panowie i panie i przyjacielu ty mój Martinie. Na spokojnie. Ach, już go miałem na widelcu, to straciłem target. Fuck. Wiecie, że chciałem, cały czas się traci targety przez to, że wiecie, zmienia mi na te małe śmietniki zamiast na tego wielkiego. Chciałem unik zrobić i mnie, mnie rozdupcyło. Kolejna partia, ja pierdolę. Nie mam staminy! Ja bym je w ten kombo złapał, to już by było pozamiatane, nie? Ja w ogóle już nie mam fiolek. Kurwa. Masakra. No to mam jakieś tam ten, jakąś runę, która broni od magii. Ale ja sobie go, tą runę to chyba sobie ją daruję. Zdecydowanie nie ma sensu. W ogóle jak coś na fizyczną obronę, coś sobie weźmiemy zamiast tajemnych. Na fizyczne. Większa kondycja, albo jest większa kondycja. Druga runa. Okej. Druga na kondycję i w ogóle w magazynie powinny mieć jeszcze trochę tych papieru, pioruna, znaczy pioruna ognistych. Całą partię. Jak te kurcze małe gnójki, co się respią. Z drugiej strony za nie też są dodatkowe. Chyba dodatkowe dusze, co? Kiedy je zabiję. Bo i nie. Mi się chyba wydawało coś. No, widzieliście to? Po prostu widzieliście te zasrane, małe pedofile, jak one w ogóle wymachują tymi przeszczepami? O, kurna, no, czasami nie wiem, kiedy dostanę od nich.
Czekaj. Gdzie jest ten mały śmieć? Myślałem, że tu gdzieś. Gdzieś jeden zajdzie z boku i... Przylazły nowe. Znowu to samo. Czyli gwałciciele na propsie. Oż kurna, no ja się tylko odbijam jak piłeczka tych zasmarkańców małych. Dobra. Nie wiem, czy mi wystarczy. W ogóle koktajl Mołotowa znajdziecie pewnie nie. No właśnie. O, widzicie co się dzieje? Chyba strategię na niego mam. Nie powiem, że nie. Przestań mnie lać! Jest! Dobra, fiara zabita, bardzo dziękuję. Zgromadzonym tutaj komu nie mam. O, ja, Dziękuję Witoldzie, udało się w końcu, udało się. Kto tu rządzi? Tak jest! Precz z smurfami! Kaczyński musi odejść! Tibor, dobrze, dziękuję. Witek, udało się, jest! Tylko, że jak się zaszczepić, jak się zaczepić, nie będziesz chciał, to cię wojsko eskortuje. Ojeju, szkoda. No przydałoby mi się wojsko na te kurczę pedofile. Małe gnojki. Moje tętnienia, ile tutaj jest? Ach, kurna, jak dużo. Jak dużo zdobyłem. Ojej. Dobra, udało się. Słuchajcie, udało się. No i to się, i to ja rozumiem, i słuchajcie, no i jest normalnie wynik, że na jednym streamie ma paść jeden boss, jesteśmy w formie. A Witek, jeszcze wcześniej napisałeś, ale pamiętajcie, że szczepienie są, że szczepienia są dobrowolne, ta, ciekawe, ciekawe, czy dobrowolne będą szczepienia. No ciekawy jestem. Dobra, zapal lampę. I idziemy, słuchajcie. O, wydać nasze punkciki na level. Nie, żartuję, to nie jest. To nie ta gra i to nie jest ten stream. Idziemy wydać na te fiolki, kurczę, bo za dużo straciłem. Te fioleczki chociaż były. Wiem, że tu jest wasz ulubiony boss, czyli Herbiettas. Ale ja na Herbiettas nie idę, bo to jest dla mnie najgorszy boss ever w tej grze. Ja sobie go zostawię na inną porę, bardziej dogodną. To jaki następny boss? Na pewno nie Herbiettas. Idziemy zwiedzać sobie koszmar Mensisa. Słuchajcie.
tylko tak, ja tutaj dałem dupy z tym toporem w ogóle. Bo pozdejmowałem najlepsze te, a w ogóle nie mogę je wsadzić, w ogóle te krwawe klejnoty w tamten, w rozpruwacz. No co mi to taka polityka rynku? Może znowu wracamy do moich wcześniejszych tutaj wzmocnień. No i nie, tu źle, to było gorsze, coś założyłem przed chwilą. Dobra. Bo tutaj nic też fajniejszego nie ma. Nie wiem, trzeba pozwiedzać koszmar Mensisa, trzeba dodatkowo się uzbroić, dozbroić. Słuchajcie. Trzeba się dozbroić, uzbroić. I straszne mam lagi teraz. Dobrze, że te lagi nie wystąpiły, słuchajcie. Jak grałem. Coś w ogóle zdobyłem, jakąś runę. Co to było w ogóle za runa? Brutalne ataki odtwarzają punkty życia? Nie. Co to była za runa? Zwiększa. Komunia to chyba była. Florki z krwią plus jeden, tak. Florki z krwią. W ogóle tutaj co to mam za runę? No zwiększa kondycję. Zwiększa kondycję. Nie, to zwiększa kondycję to już nie. Mi niepotrzebna akurat to do zwiększenia kondycji. Więcej tętnie i wzmacnia brutalne ataki na pewno. Kondycja. Większa kondycja. Wzmacnia brutalne ataki. I tutaj sobie weźmiemy. Bo to odkrywanie. A, niech będzie. Dobra, wydajmy hajs. Martin, będę się klepał z wojskiem najwyżej, Martin. Oby Martinie nie. Nie klep się z wojskiem, bo to nie ma sensu. To nie jest niezdrowe dla organizmu. To jaki następny boss, Witek? Nie, na razie zwiedzamy koszmar Mensisa, wiesz? Kurna, zwiedzamy koszmar, słuchajcie, Mensisa. Idziemy tam, gdzie szał cię doprowadzał do szału. Witoldzie. To tam pójdziemy. Tylko ale najpierw poczekajcie, muszę jeszcze dokładniej zwiedzić ten rewir katedralny. Nie jest tam chyba wszystko zwiedzone. No i tam jest rzeczywiście dojście do Erbietas, tak? Ale do Erbietas na razie nie. Ja muszę sobie... Zanim, słuchajcie, pójdziemy do Erbietas, trzeba będzie iść do dodatku. Tam sobie pozbierać te krwawe kamienie, albo w ogóle ten koszmar, słuchajcie, Mensisa pozwiedzać. Kamienie są mi potrzebne. W ogóle ta sztaba. Żeby zdobyć sztabę na plus 10, trzeba rozwalić Nikolaja całego. Czy jak mu tam jest? No, także no trochę, słuchajcie, trochę jeszcze roboty mamy w Bloodborne. Także Bloodborne to nie bajka, to Wietman. A do której gramy, Witku? No nie wiem, a do której chcecie? Do drugiej? Do drugiej. No, ja chcę do drugiej. Słuchajcie, misiaczki moje drogie, ja chcę do drugiej. Albo ja do trzeciej. Jak wytrzymacie, to wytrzymacie. Jak wytrzymacie, to wytrzymacie. No to do drugiej. No dobra, do drugiej. Nie, do drugiej. Dobra, Witku. Bo ja trzeba wstać na twój stream. Trzeba słuchaj. Maro, ty debilu, tam miałeś lampkę. Latarnię. To ty żeś kurczę z buta musiał oczywiście naokoło iść. Oj, kurczę. Dobra, czy coś tutaj jeszcze więcej było? To do drugiej dawajcie. Kochani, dojedziemy do drugiej. Jedziemy do drugiej, bo jutro trzeba, słuchajcie, trzeźwo myśleć, bo jutro jest boss do pokonania. Zmutowany nazistowski parch u Witka. Trzeba jutro mu dopomóc. No, także nie ma spania. Rano. Dobra, musimy rozbić tamtą szybę. Tu nic nie ma. A z rana jak śmietana z streamingu naszego wielkiego bracha. Tak jest, dokładnie. Bradianka, tak, do ubicia jest u Witka. Dokładnie, Mariuszu. Martinie, przepraszam. Przepraszam, Martinie. I Witku, Bradianka, tak. Bradianka. Siemanero, kosmity. Precz z komuną. Tam coś jest, mamy znajdźkę. Dokładnie, Bradianka jest tutaj do ubicia. Trzeba jutro brata Janka ubić u Witka. Wezwanie z otchłani. Co za gówno. Jakaś magia pewnie.
Wytwarza małą eksplozję gwiazd, czyli to, co ten emisariusz zasmarkany na mnie próbował. Jeden ze sekretnych rytuałów chóru. Dawno temu Kościół Uzdrowienia wykorzystywał widziadła, aby osiągnąć wyższy poziom mroku. Nie udało mu się jednak nawiązać kontaktu z zewnętrznymi obszarami kosmosu. Dawno Kościół Uzdrowienia wykorzystywał widziadła, aby osiągnąć wyższy poziom mroku. Nie udało mu się jednak nawiązać kontaktu z zewnętrznymi obszarami kosmosu. Rytuał nie poniósł oczekiwanych skutków, ale stworzył za to małą wybuchającą gwiazdę, będącą obecnie częścią arsenału chóru. Czasami porażka jest matką wynalazku. Ta, ciekawe. Bystrzak, Witek, IQ, pacjent. Ale że co? O, ja nie rozumiem. O co, co ci chodzi? Już wyzywasz. Już mnie wyzywasz. Spokojnie. Spokojnie, my damy radę. O! Oj! Gwałcą! Oj, to ty zasmarkany gnoju ty. O nie, tylko nie ten! Tylko nie ten! Och! Nienawidzę tego śmiecia. Nienawidzę tego śmiecia. I tam czeka nas ulubiony boss. Słuchajcie. Nasz największy, najbardziej ukochany bosiuk. Taki, co tylko wszyscy kochają. Wszyscy go lubią. Na tamtej windzie. Taki misiu, taki fajny. No, taki kurna, taki, że... No, mogę spróbować z nim zobaczyć z drugiej strony, ale... Nie, Maro, nie próbujesz, nie, wypluwam to słowo. Nie idziesz, Maro, tam. Nie idę, nie walczę z Elbietas, nie. Idę wzmocnić broń. To jest dla mnie najgorszy boss. Ja tam nie idę. A, mówię o bracie Janka, Adol, bracie Janka. Wiesz, on nie słyszy, wiesz, Witku. Musisz wykorzystywać okazję, że jak oddasz strzał, tak, to on dopiero wtedy usłyszy. Także, no i tak musisz tam, wiesz, tam na dole masz dużo pancerza czasami i tych apteczek. Musisz czasami, wiesz, zmienić swoje położenie tam. Na szybko i sobie pozbierać, jak masz mało życia, nie? Musisz wykorzystywać to, że śmietnik ma... W ogóle to tam sam zauważyłeś. Ja tego nie odkryłem, to ty tam zauważyłeś, nie? Że on jest... On nie słyszy, tak? On nie słyszy. Ołtarz rozpaczy. Oj, rozpaczy. Ja tam nie idę. Ja tam nie będę walczył z tym przeciwnikiem. Zapomnijcie nawet o tym. W ogóle nie ma najmniejszego sensu. Erbietas. Córka kosmosu. Najgorszy boss w grze, moim zdaniem. Jak ją uderzymy, to wtedy zacznie się Kongo. Ale ja na razie daruję sobie. Ja sobie na razie daruję. Nie mam zamiaru się tu z nią pizgać. O, dziękuję. Nie widzi, tylko słyszy. No właśnie, Witku, dokładnie. Nie widzi. Także warto to też wykorzystać. Tylko, że tata, wiesz, ci tam naziści cię denerwują. Ale oni tam specjalnie tych nazistów tam dali. Witku, żebyś amunicję z nich pozyskiwał, nie? Tak specjalnie jest to zrobione. Może czasami to wkurza. Przywołaj ucznia Mensisa. Damiana. Sraj się z tam Damianem. Mensisem, Sisem. Idziemy koszmar zwiedzać. Nową lokację. Idziemy zwiedzać koszmar. Może tam zginę znowu z 50 razy. No ale idziemy. Nie ma strania po krzakach, jak to mówią. A, tutaj nie przejdę. Dobra, super. No, nie przejdę, to się pierdziel. Cyk. Właśnie, także można to spokojnie, Witku, wykorzystać. Można to wykorzystać. No, to jutro panie za pierwszym, Witku. Jutro panie, ty już, Witek, kombinuj, co będzie następne. Co jutro będziesz jeszcze grał. Bo to za pierwszym rozwalisz bossa. O. Czekajcie, dajcie mi chwilę, dosłownie momencik. A ja się cofnę do... Tutaj do koszmaru. Nie szalej, kobieto, tam. Zaczynamy szaleć, bo ja tam postać. Okej, słuchajcie, w tym momencie sobie zakończymy nasz materiał z gry Bloodborne w wyzwaniu Blood Level 4 bez levelowania. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Zapraszam do kolejnych hardcore odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. Bywajcie i do następnego. Cześć!